Siema wszystkim, ja jestem Soł, a to jest Osioł, normalnie Kowal. Po prostu, Osioł Kowal na pustyni. Przynajmniej teraz na pustyni, bo jesteśmy na nowym levelu, w nowej lokalizacji. Dopiero co dostaliśmy się, patrzcie, pustynny wąż, pająk, pająk, świnia, 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 sęp. Takie właśnie oto zwierzaki mamy. Pojawiły nam się nowe, o, dostaliśmy wodne ostrze, Waterblade, to nam się do niczego nie przyda kompletnie. Sprawdźmy. Dusk Blade, czyli taki mroczny. Nie, Dusk, coś tam. Dusk Breaker. Przełamywacz z mroku. Dobra, ten potrzebuje topór. Mamy na kamień, na mróz i na wiatr istoty. Nie wiem właściwie czemu tak. Wyobraźcie sobie, że jesteście na pustyni. No to skąd tutaj na mróz nagle istoty by się miały wziąć? Ale no są. Dobra, zróbmy sobie topór. Standardowo, tylko zauważcie, że przeciwników jest coraz więcej. A te moje jednostki wcale się nie stają mocniejsze. O ile mamy teraz, na przykład dostaliśmy topór, którym możemy bić te wieczne jednostki, tak? O tyle, poza tym, no nic nam nie przybyło. Tak naprawdę mamy tylko jeden miecz, który jest na tyle mocny, że już ma dwa bonusy. To jest ciężkie, powiem wam. Nigdy nie wiem, jak to poskładać. No i pięknie, ale wychodzi jakoś. I do tego klasyczny trzon, klasyczna rączka i klasyczne, ostatnio żeśmy doszli do tego w komentarzach, że to jest przytrzymywanie do rączki, żeby rączka nie wypadła. Piękny topór, ojojoj. Konstrukcja 99%, jestem w tym chyba za dobry. Dobra, zróbmy z tego łuk. No i teraz tak, do mrozu czy do skały? Mi się wydaje, że do mrozu wolę robić elementy, które są jakby mocniejsze na te mocniejsze jednostki, tak? Czyli u nas najmocniejsze jednostki są wieczne, bo są najpóźniej jakby się z nimi bijemy. A jak wiecie, te jednostki, które są później, są coraz większe i coraz silniejsze. O. Zawsze na sam koniec przed skrzynką stoi jakiś koleś, który zajmuje cały ekran. Tak więc może się to przydać. Okej, w porządku. I teraz łuk naciągamy. Ktoś mi ostatnio to wytłumaczył, że to się da. Dobra, to chyba jest tak. Ja nigdy nie wiem, czy te łuki to ja dobrze składam. Wydaje mi się, że chyba tak ma być. Okej, perfekt, perfekt. Zobaczmy, czy stretching nam wyszedł. Kurczę, 100%, czyli idealnie go naciągnęliśmy. Dopiero ktoś z was mi w komentarzach napisał, dlatego ja wam bardzo dziękuję za te komentarze. Że ten łuk się da naciągnąć ponownie. Że to nie jest tak, że ja raz ten łuk naciągam i jak mi nie wyjdzie, to mi nie wyjdzie. Prawda jest taka, że mogę go sobie poprawić, tak jak to widzieliście przed chwilą zrobiłem. Złapałem jeszcze raz za jego brzegi i naciągnąłem go ponownie. Tak, żeby wyrównać ten nasz naciąg. Mówię, wcześniej o tym nie wiedziałem. W ogóle jak pierwszy raz w grę grałem, zobaczcie sobie jakiś mój stary film. To lałem na przykład tutaj, tak strasznie... Jest wszystko. Strasznie szybko lałem i mi się cała ta surówka, że tak powiem. Ten surowy metal mi się wylewał bokiem i nawet nie wiedziałem, że to tak nie wolno. Jaka broń piękna. Idealnie to zrobiłem. Krowa jest ucieszona. Dobra krowa. Coraz więcej ich do nas przychodzi, tych różnych zwierzaków. No teraz będziemy walczyć na 6, tak? A ilu jest przeciwników? 9. No ale wiadomo, że moje bronie są nie do porobienia. Przeciwnicy to raczej szans nie mają. Jeśli z takim uzbrojeniem. Brakuje mi trochę zbroi, jeszcze by mogło być kucie zbroi na przykład dla nich. Bo oni właściwie przychodzą ze swoją. Wam wyrobiłem się już w tym trochę. Aha, ledzida. Najlepiej. Dobra, 100, 100, 100. Jestem świetny po prostu. Zauważcie, że te dzidy prawie już mam ten. To są właściwie włócznie, można by było powiedzieć. Te włócznie już mam prawie
ulepszone. Jak dojdzie do tej gwiazdki, odblokowuje się nowy bonus. Ten bonus, znaczy dodatkowe obrażenia od nowego, od nowego elementu, tak? Mówię tutaj elementu jako, wiecie, ziemia, ogień, woda, powietrze. Cztery elementy są podstawowe. Tu jeszcze w grze jest jakaś ciemność, wiatr i tak dalej. I co? Teraz nakładamy te pianki. Mi się to z pionkami kojarzy, tak jak już wam mówiłem. Czy ja to dobrze robię? Nie mam zielonego pojęcia. Ktoś mi coś ostatnio pisał w komentarzach, już nie pamiętam, że ważne, żeby one były na środku. Czy jakoś tak, a nie żeby były na tych kreskach, które ja tam sobie patrzę, bo ja patrzę na te kreski ciemne, żeby to tak jakoś się one z nimi pokrywały. Dziesięć obuchowych broni. Słuchaj, o, i jak widzicie, tu mamy odkryty już mróz, tak, czyli bierzemy ten miecz. Na początku on miał tylko wodę, a teraz ma mróz, tak, dobrze patrzyłem, czy ogień i mróz? No, ogień i mróz to by nie pasowało przy jednej broni. Jednocześnie by paliła i mroziła. Coś chyba nie tak, chociaż to jest osioł kowal, to on może wszystko zrobić. Co, nie wylałem wszystkiego? Ojojoj. Dwa razy musiałem, mam nadzieję, że to nie zaważy na jakości mojej broni. Dobrze. Będzie git. Dobra. Nie, idealny nam nie wyszedł niestety. Ale te kilka procent nie robi nam wielkiej różnicy. Z czasem żeśmy się zmieścili. Dobrze. No i co? Co nam teraz pokażecie, moi drodzy? Ja oczywiście muszę tutaj pilnować, żeby... Aha, żeby zbierać wszystko. No tak, bo przecież ja tu muszę zbierać. Dobra, oni dostali życie. Kryształka nie pozbierałem. Mam trzy kule. Jedna to jest kula kamienna, przypominam. Druga to jest kula ognista. A trzecia to jest kula lecząca. Nowy przeciwnik teraz będzie. Właściwie to jest taki nowy przeciwnik, że on... Dla mnie to żaden nowy nie jest, bo ma tylko zmieniony kolor trochę. I odporności. Czekajcie, telefon do mnie. Czasem do mnie ludzie dzwonią. W tym momencie Flamey do mnie dzwoni. Nie wiem, czy znacie Flamey'ego, streamer. YouTuber też. Wezmę ten telefon, schowam na ten czas, bo tu... Patrzcie, jak nam dobrze idzie. Wszyscy są żywi jeszcze. Dobra, życie sobie dodaliśmy. Kula poleciała. I nikt nie zginął. Świetnie. Idealne bronie im wykułem. I otwieramy na sam koniec skrzynię. Piękna sprawa. 17 level. 79 expa, co żeśmy dostali i pełno różnych rzeczy. Ciekawe, co będziemy mogli teraz zrobić. Nowa tarcza będzie za niedługo. No. Kto tam idzie? Żuk, roślina, ptak, coś tam, ślimak i dwa sępy. Kamienne ostrze. Patrzę, co możemy zrobić. Mroźne, kamienne i leśne. W sumie to żadne z nich nam nie jest potrzebne, dlatego zrobimy sobie... Znaczy, zrobimy sobie oczywiście to, tak?
kryształowe, mocne, wieczne, żebyśmy mogli zabić, ale nie będziemy robili żadnej legendarnej broni. Jak wiecie, legendarne bronie mają to do siebie, że każdy z naszych... przepraszam. Każdy z naszych wojowników dostaje od nich bonus, wiecie, one tak dodają otuchy, że wszystkie inne bronie są lepsze dzięki nim. Taką motywację robią, no. Szkoda, że nie ma takich na przykład w szkole. Na przykład magiczny ołówek, który powoduje, że wszyscy w klasie są lepsi. Takie coś by mogło być. Każdy by sobie wziął po jednym. Jakby się to wszystko skumulowało. Dostaliśmy ognisty bonus do tych broni. Widzieliście? Teraz miecz. No i raczej miecz zrobimy do mroźnych i do wodnego, no bo wodny mamy tutaj. Miecza z kryształu już nie zrobimy, bo brakuje nam materiału. Ale możemy go zrobić ze złota. I lepiej, żebyśmy tak zrobili, bo ostatnio niby nikt nie zginął, ale prawda jest taka, że wszyscy byli na bardzo niskich życiach już. Okej. Okej. Perfekt. No nie, to trochę w lewo rzuciłem. Perfekt. Idealnie. Dostałem jakiś ten. Jakiś achievement za to, chyba że dobrze wykonuję bronię, wiecie. Kurczę, zrobiłem tą włócznię z kryształu. Właściwie nie powinienem, bo kryształ mogłem zostawić na jakąś broń, która jest tutaj potrzebna. Włócznia, kamienie. Jest na kamienne stwory dobra. A jak wiecie, my kamiennych tu nie bijemy dzisiaj. Dobra. No, tak trochę przesadziłem. Dwa razy uderzyłem po prawej stronie. Po lewej nie mogłem. No, tutaj coś słabo mi wyszło składanie tej broni, ale no, kucie zdecydowanie krzywo skułem. Okej, no i robimy pianki. Słuchaj. To by mogło być połączone z tym, z kierownicą do sterowania dla komputery, by można było nogą normalnie sobie naciskać i by się robił. To był symulator Kowala prawdziwego. Ciekawe, czemu nikt jeszcze nie wymyślił symulatora Kowala. Mógłby być, wtedy by się miał taki młotek na Nintendo Wii i by można było sobie kuć. Jack Smith, Boże, krzywe to wyszło strasznie. Najważniejsze, że wszystkie są przyczepione. No pięknie, konstrukcja mi trochę nie wyszła, ale to widać było, że coś jest zdecydowanie nie tak z tą moją bronią. Do kamienia czy do mrozu? No raczej do mrozu, bo widzę, że tu mamy mróz. I to ze stali już zrobimy. No. Grzanie idealne, do tego wylewanie w odpowiednim momencie. Teraz naciągnięcie. Będzie git. Będzie 100% coś czuję. 100% na wszystkim będzie, mówię wam. Idealnie, kurczę. Za dobry w tym jestem. No i jeszcze jeden miecz.
Ogień i mróz, no właśnie to jest to, co mnie zastanawia. Ogień i mróz, jak może być i ogień i mróz? Nie wiem, co to, o co w tej grze chodzi już. Sam nie wiem po prostu. Okej. Wylewamy. Kucia zazwyczaj starcza nawet na jakieś jeszcze jedno ekstra dodatkowe uderzenie. Pięknie, pięknie, pięknie. No, to będzie setka. Idealny mieczyk mi wyszedł. I co, idziemy na wojenkę małą. Przygotować się do walki. Bić ślimaka bez skorupy. Nieźle, dobra, teraz mroźnego, trzeci przeciwnik. Zbierać te kryształy, one czasem się kryją za naszymi jednostkami, ja nie widzę dokładnie. Inni przelatują. To mi piszecie w komentarzach, Jasiu, nie zebrałeś kryształa jednego. Jak ty grasz tą grę? Moja babcia gra lepiej, wszystko zbiera. Dobra. Słabe powiem wam to ostatnie. My mamy duży damage na nie, tak? Dodatkowy. I to wygląda tak, jakby to były takie leszcze. A chyba raczej nie są. Rzucił jakimś kolcem we mnie. No idealnie. Całkiem sporo życia nam zostało znów. Co jest w skrzynce? Same skarby. Piękna sprawa, oni jeszcze walczą, już nikt nie żyje, oni jeszcze walczą, oni są tak się po prostu lwą do walki, ci moi zawodnicy, że masakra. Jest nowy level, 18. Pięknie. Dwie dodatkowe rzeczy nawet tam są jeszcze. Nowa broń. O, tarcza okrągła. Ciekawe. Ciekawe. I to by było na tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym. Cześć!